Witajcie, Joanna Hoły z tej strony, z kanału Okiem Matki. No dzisiaj mam trochę chrypę, sporo dzisiaj miałam zajęć i trochę nadwyrężyłam głos. No myślę, że nie będę chora, zobaczymy jutro, siemieniane. Taki temat. Jak udaje Ci się to wszystko robić? Jak Ty dajesz radę? Tego typu pytania słyszę. I co ciekawsze, ostatnio sprowokowało mnie do tego podcastu to, że no właśnie, że ja słyszę te pytania często, zauważyłam też takie filmy u tej Laury Mascaro po hiszpańsku, której słucham, w Parenting Junking Ua Vital, coś w tym guście, tak? I u Anne Estelle ostatnio nawet. No i stwierdziłam, że to jest dziwne, znaczy jakby no ciekawe, że takie robią filmy, ale okej. Bo być może to jest tak, że faktycznie takie pytania wy sobie zadajecie, czy ludzie sobie zadają. I najpierw jak to oglądałam, to jakby okej, trochę przyznawałam racji, ale z drugiej strony to sobie pomyślałam, Boże, przecież to jest w ogóle niebo a ziemia, tak? Laura Mascaro ma dwoje dzieci. Właściwie tak, jeden chłopiec jest trochę starszy od mojego, nie wiem, może 11 lat ma. Małe dzieci w edukacji domowej, a młodsze dziecko tak ma kilka lat, tak jak mój. Ale ma męża, tak? Oboje pracują w domu. Mają własną działalność. Ona zajmuje się właśnie filmami tylko i robi webinary, tak? Z takim coachem. Natomiast Avital to samo, między podobny typ zawodu, też pracuje w domu, natomiast też ma męża i ma troje dzieci, wszystkie takie dosyć małe. Natomiast Anne Estelle jest francuską, bo mam tak Hiszpankę, Amerykankę, żydowskiego pochodzenia pewnie, i francuskę Anne Estelle. Polecam wszystkie te kanały, one są bardzo ciekawe, wrzucę linki. Ja uwielbiam słuchać kobiet z całego świata na temat rodzicielstwa i innych problemów. Anne Estelle jest z Francji i ona wybrała taki styl, ma jedną córeczkę i oboje z mężem też nie pracują, utrzymują się głównie z tej działalności online. Jakieś tam subwencji YouTube'a, chyba coś takiego, reklam może. Nie wiem, szczerze mówiąc, ja nigdy nie doszłam, szczerze mówiąc, jak to działa, ale też ja nie idę w tym kierunku, żeby z reklam się utrzymywać. Nie lubię reklam, szczerze mówiąc, na filmach. No tak, w każdym razie to są wszystko kobiety zamężne, mają wsparcie mężów. To jest naprawdę niebo a ziemia. I jakby, jak mi ktoś zadaje to pytanie, no to ja biorę głęboki oddech, bo właściwie nie wiem, z czego zacząć. Faktycznie rozumiem, pewnie jestem świrem, bo pewnie takich jak ja osób to naprawdę nie ma wielu. Chciałabym kogoś takiego poznać jak ja. Może jestem świrem po prostu, nie wiem, a może mam taką karmę właśnie, takie przeznaczenie. Mówiłam o karmie przed chwilą na innym podcaście. Może mam takie przeznaczenie w tym życiu po prostu, że właśnie daję radę jakby wszystko, bo nie wiem po co, bo muszę, tak? Czyli jak gdyby pierwsza odpowiedź jest taka, że daję radę, bo po prostu, bo tak zdecydowałam i czuję, że muszę to robić. I natomiast mam poczucie, że u mnie to jest taka właśnie jednak nie tylko pasja, przyjemność i tak dalej, podwójna droga, jeżeli chodzi o to, tak? Jeżeli samotna matka, jeżeli tam gdzieś jesteś samotna matko, to nie wiem, czy ja polecam taką drogę jak moja. Jest to cholernie trudne, tak naprawdę. To jest podwójna droga. Z jednej strony jest ta droga, no kurczę, krzyżowa po prostu, tak? To jest takie upadanie, wstawanie, upadanie, wstawanie. Jest bardzo ciężko. Jest takie coś, że jakby że się, no na przykład swoich dzieci, moje dziecko jest teraz chore, tak? Bo gdzieś tam coś przegapiłam, bo gdzieś tam musiałam pracować, bo coś tam chciałam zrobić na przykład dla ludzi albo dla siebie. No więc przegapiłam jego chorobę, ten moment, kiedy mogę mu pomóc jeszcze. Tak? No i tak to jest. Raz jest na górze, raz jest na dole, tak? Raz przegapię tę chorobę, raz mi się uda temu przeciwdziałać. Zależnie od jakiejś mojej kondycji psychiczno-fizycznej w danym okresie.
W każdym razie to jakby bycie samotną matką, edukowanie w domu i praca w domu i dwoje dzieci, to jest bardzo trudne po prostu. A finansowe, no to w ogóle. I to jest tak, że ja tak naprawdę utrzymuję się z mojej pracy. Ja nie mam w tej chwili takiej pozycji, żeby nagle rzucić wszystko i utrzymywać się z tego, co jest online, bo to dopiero się rozkręca i zaczyna. Ja oczywiście nie wiem, co będzie później. Ani też nie zamierzam wiecznie być samotną matką i w ogóle sama, jako kobieta. Ale to, co ja robię, to jest właściwie praca 24/24. To jest na tej zasadzie, że pracuję, sporo pracuję w ciągu dnia, zajmuję się dziećmi, a oprócz tego mam jeszcze tą pasję właśnie i mam jak gdyby taki pęd, ostatnio zwłaszcza, od roku, może pół roku, nie od roku o tym myślę, do wychodzenia do ludzi, bo wiem, po prostu mam poczucie, że zaczyna się inny etap mojego życia, gdzie będę troszeczkę przechodzić od działalności właśnie takiej stacjonarnej, lekcji konkretnie, do takiej działalności online i do bardziej bycia takim konsultantem. No i to musi się przez jakiś czas na zakładkę pokrywać, tak? I tak samo moje życie jest tak, że ja w tej chwili jestem sama i właśnie być może dzięki temu jestem w stanie wiele robić. I dzięki temu, i jakby i nie dzięki temu, bo gdyby był mężczyzna, to miałabym pewnie większe wsparcie. Ale nie jestem w tej chwili gotowa na to, bo ja w tej chwili jeszcze właściwie mimo wszystko jakby można powiedzieć przerabiam, czyli jeszcze gdzieś tam pracuję nad tymi byłymi związkami toksycznymi. I tak naprawdę tropię w swoim życiu wszystko, co jest jeszcze toksyczne. Więc ja jeszcze nie jestem gotowa, to jeszcze nie jest ten moment. Pewnie za rok, jak to wyłożyli mi, tak jest w moim portrecie numerologicznym. Natomiast z drugiej strony, właśnie ta druga droga, z drugiej strony, to jest właśnie to, no to jest to, że moja pasja mnie napędza. I właściwie to jest tak, że ja stąd czerpię energię. Bo ja mam energię jakby do energię do prowadzenia lekcji i to też mnie napędza, ale zawsze najbardziej napędza, największa pasja jest do tego, co się zaczyna. Co jest nowe, co można testować. I tym właśnie jest moja działalność w internecie. Czyli to mówienie. Natomiast już przechodząc do meritum, bo tak czuję, że mój głos siada, to właściwie ja mam trzy rzeczy, które jakby w skrócie mogę powiedzieć, jak to się robi, tak? Jak ja daję radę. No przede wszystkim, i nie będę się jakoś rozwodzić, praktycznie jak to jest. No, ustala się priorytety po prostu. Każdego dnia mogą być trochę inne te priorytety. Zasadniczo priorytetem jestem ja, moje dzieci, moja praca, a wszystkie inne rzeczy wrzucam tak naprawdę tą swoją dodatkową pracę. I jakby atut mój jest taki, że ja jakby tak naprawdę robiąc filmy, czy robiąc coś z tej pasji innej, tak, odpoczywam. I to jest dla mnie takie napędzające. A no właśnie, więc to tak. Co druga rzecz, no słuchajcie, no ja jestem nieidealna i to jakby jasno trzeba sobie postawić, że jest albo. Zdecydowanie nieidealna pani domu, zdecydowanie. Zresztą teraz to jest w ogóle totalna ekologia. Ja w ogóle nie uważam, żeby sprzątać i pucować dom przez, nie wiem, dwa dni, tak, albo żeby w kółko zmywać podłogę, czy włączać odkurzacz, bo to nawet ekologiczne nie jest. Ja używam szczotki z miotki, używam ekologicznych rzeczy, jakichś płatków mydlanych i octu. I po prostu często różne rzeczy robię, ale szybko. Nie pucuję, na przykład nie zawsze ściągam kamień, prawda, nie wiem, zlewie, zostawiam pewne rzeczy. Gotuję raz na tydzień, z wyjątkiem małych, jakichś szybkich posiłków, ale taką dużą zupę i duże danie, to gotuję w wielkich garach na tydzień, wekuję. Są jakby sposoby, nie? Na ułatwienie sobie życia. Ale to wszystko jest kwestia, no właśnie, bycia nieidealną, ale też nieidealną matką. Ja moje dzieci od początku uczę samodzielności i to jest jakby klucz wszystkiego. Nie żyję gdzieś porzucam, ale samodzielności uczę, nie niańczę ich. No a trzecia rzecz to po prostu jest organizacja.
organizacja posunięta do granic możliwości, chyba tak, ale też nastawienie się na pewien luz. Jutro na przykład odwołuję wszystkie zajęcia wyjazdowe, bo moje dziecko jeszcze nie jest całkiem zdrowe, a już nie popełnię takiego błędu, żeby go zabrać czy wrzucić gdzieś do przedszkola z katarem na przykład, tak? Więc bardzo ścisła organizacja, ale jednocześnie luz. No to daje właśnie własna działalność, tak? To daje własna praca, praca na własny rachunek. Priorytety i nie staranie się być idealnym. Organizacja jest, plan zawsze jest i na moją pracę, i na edukację domową, i na inne rzeczy, ale praktycznie nigdy, dobrze jest ten plan mieć dość dokładny, nigdy nie realizuje się wszystkiego i to jest ok, to jest normalne. No właśnie. I tak. Organizacja też obejmuje jakby wielofunkcyjność, robienie wielu rzeczy na raz, nie wiem, pracowanie, nie wiem, przygotowywanie filmów, na przykład teraz trzymam dziecko i karmię go, tak, jak robię ten podcast, czy no wielofunkcyjność, tak, jak gotuję, czy jak sprzątam, to angażuję to dzieci, a czasem jest tak, że pomagam dziecku w lekcjach, a jednocześnie sprzątam, tak. Takie są moje sposoby, ale z tego co pamiętam, te dziewczyny powiedziały coś podobnego. No tylko ja cały czas podkreślam, że ja nikogo nie namawiam na moją drogę. Tak. Bo przy braku wsparcia, takiego sensownego na co dzień, to jest długa, to jest trudna droga. Ale ja też nie wiem, czy ja to będę robić zawsze. Pewnie nie, pewnie teraz w tym okresie przejściowym. Docelowo nie chcę być sama i docelowo nie zamierzam tak dużo pracować. Bo tak się nie da. Ale przechodzę pewną organizację, reorganizację biznesową. Pozdrawiam. Wierzcie w siebie. Nie gaście swojego wewnętrznego ognia. Joanna.